Siema z pakistańskiego blokowiska. Dobra, taki żarcik. Taki, wiecie, okazjonalny. Wiecie co? Dzisiaj fajny odcinek. Znaczy fajny, mam nadzieję, że będzie fajny. Jadę właśnie do Polaka, który tutaj prowadzi swój interes. Nazywa się Krystian. Ma swoją piekarnię i chyba kawiarnię też od razu tam. Z tego, co widziałem po zdjęciach. Nie wie, że tam jadę, bo nie miałem do niego kontaktu. Wiem tylko po prostu, gdzie to ma. I mam nadzieję, że go tam zastanę. Tak by było całkiem fajnie, bym go tam zastał. No nie ukrywam. A jak nie, to postaram się jakoś z nim skontaktować, żeby po prostu opowiedział, jak prowadzi się biznes w Pakistanie. Bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. I myślę, że Wam też się ten pomysł podoba, żeby posłuchać na ten temat. Ogólnie to mój ostatni dzień w Islamabadzie. Jutro lecę do Karachi na 3 dni. I see you, Pakistan. Ale to minęło szybko. Za szybko. No ale to już. Myślę, że kiedyś jeszcze na pewno tutaj wrócę. Zapraszam na odcinek. O kurde. A pomijam, że się muszę zapiąć. Dojechałem właśnie do miejsca Leo Fologi, dokładnie tutaj, przy hotelu The 108 Hotel. Wbijam do środka. Przyjechałem już tutaj do Krystiana, patrzcie, wisi Warszawa. W paru językach na dole. I ogólnie pokażę Wam, jak to z grubsza wygląda. Zaraz pogadamy. No to dobra, jestem już z Krystianem. Jesteśmy w Islamabadzie, tak jak Wam mówiłem. Zaraz sobie gdzieś na spokojnie usiądziemy i trochę porozmawiamy. Krystian powie, jak tutaj wygląda życie, jak się tu w ogóle znalazł, bo to jest bardzo ciekawe. No i usłyszycie parę fajnych informacji na ten temat. Na temat życia w Pakistanie. No to pierwsze pytanie, jak się tutaj znalazłeś w Pakistanie, bo no to nie jest po prostu tak, że ktoś wyjeżdża sobie do pracy do Pakistanu, bo to nie jest chyba popularny kierunek do wyjazdu, a nawet pewnie ciężki. Także powiedz, co się stało, że akurat tutaj jesteś? To była sytuacja taka, że pracowałem w bardzo popularnej piekarni w Warszawie i obecnie moje szefostwo, moja szefowa przychodziła, była na wakacjach w Polsce i przychodziła codziennie do tej właśnie piekarni na śniadanie i jednego dnia podszedła do mnie i zapytała się, bo zauważyła, że właśnie było dwóch piekarzy na zmianie, no. I mówi, przychodzę codziennie, jeden dzień widzę ciebie, jeden drugie, no ja mówię, no bo my akurat w takim systemie jeden na jeden pracujemy, więc ona mówi, więc stwierdziła, mówi, wiesz co, ale jak ja przychodzę i ja przychodzę i widzę ciebie, to ten chleb jakiś jakoś jest inny, smaczniejszy. No. Ja mówię, że no, dziękuję, bardzo mi miło, no bo jakby troszeczkę lat już tam pracowałem i też w zawodzie no. Piekarza. Kolejna rzecz, więc ona zaproponowała, pyta się, czy ja bym był w stanie otworzyć piekarnię. Więc ja już jakby parę piekarni w Warszawie i tam w Polsce, nazw nie będę wypowiadał, ale, no. Ale jakby przyczyniałem się do otwarcia, więc wiedziałem, jak to się robi od A do Z, od startu remontu do rozpoczęcia produkcji, bo to jest zacząć wszystko, przychodzisz i masz gołe ściany i musisz to wszystko wyposażyć, sprzęt i tym podobne, więc to wymaga sporej wiedzy. Nie wystarczy wiedzy po prostu, jak zrobić dobry chleb, tylko całej wiedzy technologicznej i nawet wiedzy elektrycznej, bo musisz nawet dać odpowiednie informacje, jaki przydział mocy jest potrzebny na taką produkcję. Więc ona się sobie zapytała, czy ja bym był w stanie. Mówię, że tak, jak najbardziej bym był w stanie. Więc dała mi swój numer, ale ja wtedy myślałem, że przyjechała, bo bardzo było w tamtym czasie dużo Polaków przyjeżdżało do Polski otwierać restauracyjny biznes. No. Więc ja myślałem, że przyjechała, może chce coś otworzyć w Warszawie. Mówię, no... A ty Islamabad. No, a tak, tak. I więc my się spotkaliśmy, tam się umówiliśmy przy tym
Gdzie jest ta główna stacja, jak się mówi w Warszawie? No w centrum, Złotych Tarasach. Mówiliśmy tam w jednej stacji, w Złotych Tarasach. Bo ona znała akurat, tu kojarzyła, bo też musieliśmy tak, żeby się spotkać. No i spotkałem się z nią i z jej mężem, a wtedy męża za pierwszym razem nie widziałem. Więc pierwsze zaskoczenie, obcokrajowiec, tak? I w końcu zaczęliśmy rozmawiać o tym piekarnictwie, ja zacząłem mówić o sobie, jak to tam zacząłem w ogóle od szkoły zawodowej, jak tam cała moja kariera, jakie te tam piekarnie potwierałem, co robiłem, więc... No i w końcu ona pyta się mnie, ale czy byś był w stanie otworzyć? No mówię, tak, jakbym był w stanie otworzyć. No i ona wtedy mówi, no ale mówię, ale gdzie to by miało być? No i ona do mnie mówi, no w Islamabadzie. Ale mówię, ale to jaki, co to jest za miasto Islamabad? No, to jest. No, i ona mówi, i że baba mówi, nie no, Nicole na imię, tak no. Ma, mówi, no w Pakistanie. No mówię, o... No to, to w szoku, tak, byłem w szoku, nie wiedziałem co robić, czy uciekać, czy kontynuować rozmowę, ale podszedłem do tego z zimną krwią, powiedziałem, że nie wiem nic na temat tego kraju, muszę troszeczkę zasięgnąć informacji, informacji, oni też jakby w tamtym momencie dopiero się przygotowywali do otwarcia piekarni, szukali właśnie, pierwszy zaczęli właśnie tak profesjonalnie od szukania, tak jak się powinno robić, od szukania piekarza, bo dużo ludzi otwiera piekarnię, a nie ma piekarza. Potem się okazuje, to jest że... Nie, ważna, podstawowa rzecz. No tak, żeby... okazuje się, że na przykład miejsce pracy jest źle zorganizowane, no bo ona powiedzmy, jakaś tam właściciel myślał pod kątem designu, tak, a nie pod kątem produkcji. Dobra, a powiedz od rozmowy, po jakim czasie już byłeś tutaj w Islamabadzie? Pierwsza wizyta po pół roku. Po pół roku. Bo jakby tam oni też musieli się przygotować, ale jakby po pół roku byłem w Islamabadzie, tak, ale tak można powiedzieć, że zaraz... Po jakim czasie otworzyliście piekarnię? Jak tu przyjechałeś? No to otwarcie zajęło nam około pół roku. Kolejne pół roku. Bo jednak też dużo jakby... nasza piekarnia jest bardziej właśnie słynie, że z polskiego pieczywa. Tak. Z międzynarodowego pieczywa, focaccia, ciabatta, wszystkie rodzaje brioszy, croissanty. No ale głównie figurujemy jako polska piekarnia. Tak. Nawet jest plakat, który ci pokazałem w Pałacu Kultury. Tak. Pewnie pokażesz tutaj oglądający. No, widzieliście wcześniej na pewno. Ile lat ty już jesteś? Ponad 5. Ponad 5 lat. Jak ci się tutaj żyje? No, mi się żyje bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi się żyje. Jak się dogadujesz właśnie z ludźmi stąd, z Pakistańczykami? Więc chodzi o język, znaczy nie, czy ogólnie? Czy ogólnie się... jakie kontakty po prostu, wiesz, między ludźmi? To jest bardzo duża różnica kulturowa. Bardzo duża, nie? Bardzo duża różnica kulturowa. No ja jakby już po tylu latach wiem o czym rozmawiać, na jakie tematy rozmawiać, o czym nie oczywiście też. Jak byłem w tym, w Peshawar, to pierwsze co przyjechałem, to mi właśnie powiedzieli na ten temat i na ten, nawet z nikim nie zaczynają rozmowy. Bo zobaczysz, nie będę tu mówił jakie, bo to mnie jeszcze mogą zablokować, jak powiem o czym, ludzie się domyślają. Ale to mi powiedzieli, no, ludzie, tam mi powiedzieli od razu, na to nie rozmawiaj, to będziesz miał tutaj dobrze, nikogo nie zdenerwujesz. Ja mówię, dobra, dobrze, że mi powiedzieliście. Dobra, następne pytanie, wiadomo, że to jest duże przedsięwzięcie. Ile osób masz pod sobą takich, którym na piekarni po prostu? No na samej piekarni tak, około 35 osób. 35 osób. No. Ale to jest dział cukierniczy, jest dział piekarniczy i dział od croissantów jest osobno. Czyli wszystko jest osobne. Wszystkich ludzi i dwa miasta, no bo jak mamy miasta, no bo tak, jest tutaj piekarnia w Lahore. No tak, jest Islamabad i Lahore. No ale to jest taka sama nazwa? Tak. Brunch jest tej samej nazwy, tak? No. Właściciele ci sami. My nie robimy żadnych franchise, jesteśmy po prostu sami samowystarczalni. Dobra, jak myślisz? Ile lat tutaj masz zamiar zostać? Czy jakąś przyszłość tutaj planujesz? Czy to jest po prostu robota, ale później już gdzieś indziej? Nie wiadomo. Nie wiadomo, ale no na pewno jeszcze może drugie tyle, co jestem, czyli do 10. A ile masz lat? Ile teraz masz? Mój wiek, tak? No. 29. 29, no to co? To ty szybko tu wyjechałeś, to 24 lata miałeś, jak tu wyjechałeś, co? Tak, to właśnie. A pierwszą piekarnię w swoim życiu otwierałem, miałem 21, nie? I było dla... I choćby w Warszawie nawet było duże zaskoczenie dla niektórych ludzi, że tak młodzi ludzie potrafią,
A kiedyś jedna pani starsza podszedła do mnie i właśnie mówi, no tam w tamtej piekarni, mówi, ty otworzyłeś tak. A ona mówi, tak myślałam, że takie rzeczy tylko w stanie młodzi ludzie otworzyć. A ja mówię, ale czemu akurat młodzi ludzie? Mówi, bo w młodych ludziach jest energia. No. Mówi, ja już wie pan, przeżyłam tyle lat, ja wiem, że już potem z wiekiem to już się mniej się chce. No, i ten, też bardziej mówi się, że zwraca uwagę wpadasz na rodzinę niż na życie zawodowe, tak? Tak. To ile masz doświadczenia ogólnie jako piekarz? Ile lat? Ponad 12. Ponad 12, co? Czyli ponad szkołę 12. Też kończyłeś typowo taką? Tak, szkołę skończyłem typowo szkołę zawodową w kierunku piekarz. Piekarz. Tak? No, to i potem też potem z czasem ukończyłem egzamin mistrzowski. Więc ja teoretycznie też mogę być, tak jak w Polsce na przykład, ja mogę być nauczycielem i wystawiać ocenę do cechu uczniowi. No tu akurat tego nie ma. No ale w Polsce to na przykład masz tych praktykantów, co przychodzą i wiesz, no pewnie to tak by wyglądało. No w Polsce by pewnie było praktykantów, no tak, pewnie tam gdzie pracowałem miałem ostatnio praktykantów. Właśnie w szkole jak chodziłeś do zawodówki, to też musiałeś na praktyki gdzieś chodzić, tak? Tak. A też problem jest taki, że piekarnictwo nawet w Polsce wymiera. I też jakby nowa generacja młodzieży nie chce ciężko pracować, podejmować się pracy nocnej, ale... No bo jakby nie patrzeć piekarnia, to pracuje w nocy, bo na rano wszystko musi być już gotowe, że nie? No tak, ale jeżeli po iluś latach się przyzwyczaisz, to dla mnie jest to fajne, bo ja mam, jak pójdę na nockę, to mam potem, odeśpię parę godzin i potem mam cały dzień wolny, nie? No tak, no niby tak, no. Głównie się nie łamać. Nie? No, najważniejsze. Jeszcze najważniejszy temat, który ja wam powtarzam cały czas, jak tutaj przyjeżdżam, jak przyjechałem, to wam powtarzam, żeby się nie bać tu przyjeżdżać. Ale to Krystian wam też wspomni. On tutaj mieszka, on ma więcej doświadczenia niż ja, tu jestem od 3 tygodni. Tak jak mówię, nie bać się, szanować obcych ludzi, nie też jakby temat rasizmu zostawić w domu, jak tak, ktoś nie przede potrafi wszystkim. Przede wszystkim. No nawet przykład, biorąc przykład ze mnie, ja przyjechałem do kraju, do Pakistanu, który oczywiście też troszeczkę się bałem na początku, ale przyjechałem, gdzie ludzie bardzo serdecznie mnie przywitali, dali mi, jakby to powiedzieć, jedzenie i zaopiekowali się mną. Ja oczywiście odpłaciłem się dobrą pracą. I tak jak mówię, no nie bać się. No ja przyjechałem bez języka angielskiego, nie znałem nawet angielskiego. Nauczyłem się po drodze, teraz dobrze władam. To jest właśnie ciekawe. Jak ty... czekaj, miałeś tą szefę, ona po polsku rozmawiała, tak? Tak. Jeszcze jej mama specjalnie przyjechała z Australii, żeby mi pomagać na początku się komunikować, no ale w pewnym momencie już zostałem sam, musiałem sobie dawać rady. No ale to właśnie mnie interesowało, jak ty to robisz, jak wiesz, oni wszyscy albo po angielsku, albo po... Google. Też, świeżne sytuacje, dam migi, nie? No, ale to tak naprawdę jak chcesz, to dasz radę, no tak to wygląda, no. My na najważniejsze się nie bać, bo jak człowiek się boi rozmawiać... Ja zawsze mówię, Polak potrafi. No tak, no jasne, że tak. Oni bardzo na przykład tutaj w tym kraju, jeżeli ktoś coś robi jedno, to nie za bardzo potrafi drugie, więc oni nas bardzo podziwiają, Polaków, tu Pakistańczycy, że my tu jesteśmy, wiesz... Złote rączki, wszystko potrafią. Złote rączki, to wiesz, wszystko, że, tak mówię, no piekarz... A on podchodzi i on wie, jak mówi, piec naprawić elektryczny, nie? Na przykład, czy coś. Ale mówię, osobiście ja też zapraszam do Pakistanu przy okazji do odwiedzenia naszej właśnie piekarni. Tak, właśnie. Polaków. Bardzo chętnie z każdym porozmawiam, ja nie unikam, tylko od razu mówię, trzeba powiedzieć, że jest się z Polski, więc ja jakby zawsze dla Polaka znajdę chwilę. Tak samo to było z Piotrkiem, że... Tak. No szczerze go pomyliłem z kolegą. To miałem farta. Że kolega ma podobnie na imię, bo chyba bym, nie wiem, czy bym się oderwał od obowiązków, ale... Ale dobrze wyszło, to jest najważniejsze. Ale dobrze wyszło, więc mówię, zapraszam, jeśli ktoś chciał porozmawiać, zawsze kawy, herbaty. No i jeszcze dobre ciasteczko. Co do tego właśnie, nie słuchajcie to, co mówią w telewizji. W telewizji zawsze mówią złe rzeczy na temat danego kraju. Tak jak tutaj, ja przyjechałem tutaj, to dostałem tyle komentarzy na ten temat, że ja na pewno tego nie przeżyję nawet i tak dalej. Że ja tutaj przyjechałem, to się spotkałem z taką serdecznością ludzi, że aż byłem mega zaskoczony i się cieszę, że tak się tu stało, że tak mnie po prostu dobrze tutaj traktowali. Bo tak jak mówiłem, dla mnie to już jest praktycznie końcówka tej podróży.
i na pewno będę bardzo dobrze wspominał i się cieszę, że tutaj przyjechałem. Chciałbym też wspomnieć, że moja żona jest krócej ode mnie, bo jakby pierwsze 3 lata byłem sam, byliśmy na rozłąkę, ale moja żona jest bardzo zakochana. No, jest, a zwłaszcza mówię tu do kobiet, naszych pięknych Polek, że pakistańskie tradycyjne stroje bardzo Polki sobie wygląda. Lubią. I bardzo ładnie można sobie w małych, niedużych pieniążkach bardzo ładne stroje kupywać. O, to jest też dobry właśnie temat, bo ja dostawałem dużo komentarzy, jak kobieta tu przyjeżdża, czy ona się może tutaj czuć bezpiecznie, to oczywiście, co o tym sądzisz? Oczywiście, jak najbardziej może się czuć bezpiecznie. Ale jak sądzisz, że lepiej jakby na przykład przyjeżdża z mężem i sobie w dwójkę podróżują, czy samotna kobieta też jak tutaj podróżuje, może się czuć dobrze? Jak myślisz? Bo nie będę nazwisk wymieniał, ale było tu już paru podróżników. No, kobiet. Kobieta, która też sama podróżowała i powiedziała, że dała radę, tak? No. No i dobra, no to ja dziękuję bardzo za spotkanie. Ja też. Było naprawdę fajnie, miło się poznać. Teraz wracamy pod piekarnię. Ja biorę motorek, jadę jeszcze na jedno spotkanie, a później jadę na trening. Bardzo podziwiam Piotrka, bo szczerze, ja się motorkiem jeździć tu nie odważyłem, a on daje jak wściekły, więc... Nie no, w Islamabadzie, tu w Islamabadzie jeszcze jest dobrze. Już poza już jest gorzej, zdecydowanie gorzej. Piotrek nie wymięka, tak? Za bycia guma. Guma miękka, lecz nie pęka, tak? Dokładnie. Pamiętajcie. Dobra, dzięki wielkie. Jest 23, a ja właśnie wracam od Krystiana i od Kasi. Zjedliśmy pizzę, walnęliśmy parę piwek. Naprawdę fajny wieczór. Dziękuję wam bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło, że mnie ugościliście. Bardzo, bardzo fajnie. Powiem wam, że Polacy tu wszędzie za granicą, jak się spotkają, to zawsze jest fajnie. Przynajmniej ja mam zawsze takie szczęście, że trafiam zawsze na tak pozytywnych ludzi, że jestem mega zadowolony. Chyba jeszcze nigdy nie trafiłem na żadnego takiego kogoś, o kim mogłem źle powiedzieć. Naprawdę. Super, bo naprawdę super. Dobra, wbijam do hostelu, bo jest 23 już. Muszę wysłać jeszcze materiał, a rano o 7 wstaję na lotnisko i lecę do Karachi. Dzięki wielkie, jak się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku. Pozdrawiam, na razie. Zapraszam wszystkich serdecznie do sklepu Podróże Wojownika. Znajdziecie tam ubrania, a także sprzęt sportowy. Dziękuję wszystkim za wsparcie mojego projektu. Pozdrawiam, Piotr Pająk.